Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, były hot dogi w Warszawie, nie może być inaczej, dzisiaj hot dogi w Łodzi, ale nie byle jakie hot dogi, bo hot dogi na patyku. Na patyku i każdy z nas już wie, jakiego hot doga weźmie. To będą takie... A co się rymuje z hot dogami na patyku? Hot dog na patyku i... Jak ma hakułka? Kukuryku. Słuchajcie, jest tutaj kilka pozycji bardzo ciekawych. Jedna z nich to potato dog, który chciałbym, żebyś ty spróbował. To jest parówka z kawałkami ziemniaka, proszę państwa. Tak. A to ja wezmę potato doga, a ty? To ja wybrałem tobie, to ty byś wybrałeś mi. W ogóle mam tak, American dog, czyli parówka w cieście zwykła. Korean dog, czyli parówka w cieście i panko. Cheese dog, czyli ser mozzarella w cieście i panko. Puff dog, czyli parówka w cieście i chrupkach serowo-orzechowych. Potato dog, tak jak wspomniałem, parówka. Ty lubisz na ostro, to ty weźmiesz tego flamin hot doga. No jak ta się dogadała, to już muszę innego... Słuchajcie, to mnie zaskoczyło w lokalu. Są kaloryczne. Zdjęcia pierwsze, tak? Spokojnie jeść. Kaloryczne? Kaloryczne są. Tak, dużo siły dla was. Powiedzcie mi, długo trzeba czekać na 5 minut. No teraz trochę więcej, tak z 7. Bo my byśmy poprosili tego potato doga. Rodzinny biznes. Fajnie, to fajnie. Czyli pomysł? Starszego syna, który dzisiaj koruje. A pan taki nadzoruje, to jak widać. No ktoś dobra, musi. Co tam będzie dla was? Też musi. Potato dog. I ten flamin hot dog. Bardzo ostry. No to jest. Kurde. Bardzo ostry. Kolega lubi takie ostry. Dobra. Zajebiście lubi. Ostry. To jak chcecie jeszcze trochę sobie Nie chcemy nic dostrzeć. Karcioka gotowa. Nie wiem, że mnie roztył, to teraz jeszcze mnie otruje. To gdzie od razu coś chcesz? No weź kolę. Przecież... Zero. Kolej i wodę. Powiedz takie hot dogi, kurczę, na patyku. Na patyku? No, tak naprawdę chcieliśmy coś dać innego, bo ile można te same kebaby czy pizze, a w sumie Łódź czy nawet Polska mało jest dla nas takich nowości, ciężko to przyjmuje, ale chcieliśmy zaprezentować coś ciekawszego. I jak się to przyjęłaś? No jak widać, kolejki są, szczególnie w weekendy, to jest nowość, to jest dobre, no to właśnie. Długo się nie czeka, no, nie licząc, że teraz. No jest to coś nowego, najciekawszego. Która pozycja jest twoja najlepsza? Dużo osób bierze Koreana, cheese doga, no i dla takich wariatów flavor. Ja nie jestem wariatem, tego mi kazali, kurde. No, no czekamy na to. Nie, sosów nie, dodatki kazały. Dodatki. Jeszcze na ojca. Smażyć czy to on 4 minuty. 4 minuty? Tak, bo wtedy ma najlepsze. Ten mi się lek ciągnął, ale tak. A bo tak to na wynos są. Też są, tak? Tak, mam lowo, volta, pyszne. O kurde. Do wyboru, do koloru. A ten ostry jest naprawdę taki bardzo ostry? Jest, bo dużo osób narzekało, że jest za mało ostry. To z takich flame'ów zagranicznych, z zagranicy sprowadzane. I trochę lekko podkręcamy. Nie będę ukrywał. Ale ludziom to słabo. Jutro dzień jest, wiadomo gdzie. Ale ja na przykład jestem ciekawy, jak to jeść. Czy jeść tak loda, czy tak w poprzek? Tak loda, tak mi się da. Sweet chili bardzo ostry? Bardziej sweet niż chili. A, no to ja... jest bardzo ostry. Nie, no ja się pytam, no bo ja sobie go wezmę. No. A, ty no, myślałem, że pytam. Nie, no ja się pytam, no bo ja sobie go wezmę. Jak jest bardziej słodki niż ostry, to ja chcę sweet chili. Wiesz, czy zamienić? Nie, no ty mi wybrałeś, ja tobie, no. A później ja cię wybiorę. Czy do każdego doga sugerujemy posypkę z cukru? Zobacz. Sporo kalorii to też może mieć. Już chyba nie będę wspominał, ale kurde, łącznie 7 kg do przodu, odkąd kanał między seriami stał się kanałem jedzeniowym. Big Mike, który teraz właśnie tam kontroluje mi dietę, mam nadzieję, że nie ogląda tych odcinków. Ale tam widzę, chiluje wszystko, we frytce umoczony. Ja po tych odcinkach z tobą, to kolejną walkę to będę mógł tylko z panem Pawłowskim stoczyć, kurwa, bo nie będzie kategorii wagowej dla mnie. Ja tak ci mówię, 125. O, elegant. I to jest ten ostry. Tak, tak. W większej fazie. Najgorsze tam najgorsze będzie trzecia kilka razy. Faza tego, to będzie problem. Przygotowane? Dzisiaj tak, ale na jutro nie. Co? Przygotowane, no. Ten ostry to chyba będzie więcej strachu niż tego. No, słyszałeś. Nie, tak mi się wydaje. Ostry to był ten hamburger, nie? Ten gościu, co by zjadł tego hamburgera, jakby tu przyjechał, by mógł przetestować. No nie, to dla niego to co to by było. Tam. Ja podejrzewam, że on by zrobił tak. Hop! Patyka do kosza. Bęcz.
Nie, ale skubany powiem, jak oglądasz nas, to jeszcze raz ci biję brawo. Jak go zacząłem? Pojebałeś tego hamburgera, powiem ci tak, że... Możemy właśnie przypomnieć, gość nazywa się Dziki Jakub. Co? Dziki Jakub się nazywa. Dziki Jakub? No i testuje takie rzeczy. No, obejrzyjcie sobie, wejdźcie sobie tam, zaglądnijcie na kanał Dzikiego Jakuba. Dziki Jakub zjadł wszystko, co jest nie do zjedzenia. No, tak, jak, ty słyszysz? Jak zrobimy ten, jak to się nazywa, jak skrosujemy się z Dzikim Jakubem, to będzie nasz ostatni odcinek. Ty, no, ale umrzemy. Ale, dobra, my byliśmy na tych hamburgerach. Ja wytrzymałem jeden gryz, ty dwa. Nie, no więcej, ja to zjadłem z pół tego. Tak, pół, dwa gryzy. Nie, no to był film. Ile Adam gryzów zjadłeś? Nie, no ja zjadłem więcej niż dwa gryzy, tam ile było zjedzone? Po pierwszym mówiłeś, że przepyszne. Może pyszne, ale jadłem dalej. A po, no, ja walczyłem do końca, ja walczyłem do końca. Mówimy, że był atak na mleko. Sweet chili, jak mówisz, że on nie jest taki ostry, to... Jeszcze macie dwie minuty na podjęcie tych trudnych decyzji. Nie, to ja wiem, bo meksykańskiego nie ma. Tutaj mamy wszystkie sosy, jakie dostałem. To sweet chili. Barbecue cola? Tak. No barbecue cola. Wymieszane. Taka słodsza wersja. Dzisiaj miałem panią, która się spytała, czy barbecue jest mięsne. Trzydzieści raz. Czy barbecue jest mięsne? Mięsne, czy nie? Nie ma tam żadnego dodatku, ani oleju zwierzęcego, ani nic. Więc śmieszne pytanie. Ile taki hot dog może mieć kalorii? Kurde, to jest bardziej pytanie do Kuby, bo on robi z tego. Ale no myślę, że taki porządny obiadek by się zmieścił w tym. Powiedz mi, tego hot doga ostrego ludzie zjadają, czy... Tego hot doga ostrego ludzie zjadają, czy zdarza się tak, że jest... O, dziękuję. Nie, no oczywiście to wszystko zależy. Na przykład paf, którego aktualnie nie mamy, jest z nieaktywowanych kulków drożdżowych o smaku sera i orzechu, czy dokładnie umami. Nie każdy z tych wie, co to jest umami. I to jest najbardziej ciężkostrawne i po prostu z tym niektórzy mają problem, ale też gwarantuje to też ciekawy smak. Więc coś za coś. Może ciężko się załatwić tak. Później, czy... Nie, nic z tych takich rzeczy. No oczywiście musimy wiedzieć, że to jest fast food. Umami? Umami, to jest taki smak. Trzeba pamiętać o tym, że to jest fast food i to jest na głębokim oleju. No wszystko, co jest na tym, nie jest ani lekkostrawne, no ani ten. Oczywiście dla każdego to będzie inaczej działać, ale to jest... Przynajmniej energetyczna przekąska, że to tak mogę. Zagadaliśmy tutaj właściciela. Ale lubimy rozmawiać właśnie z tymi ludźmi, którzy tworzą te miejsca, bo mają najciekawsze rzeczy mają do powiedzenia. Ale też nuggetsy są, nie? Zobacz, może coś innego, że wchodzisz na hot doga, ale są też nuggetsy. Wchodzisz do głównie, wchodzisz na hot doga, no tak. Mi się wydaje. Niespotykana rzecz. Nuggetsy możesz zjeść wszędzie praktycznie, w każdym takim lokalu. Ja tak pierwszy raz z takim czymś spotykam. Co ciekawe, nie wiem czy zauważyłeś, weszliśmy. Jest poczekalnia. Nie ma miejsca, żeby zjeść przy stole. Widziałeś zdjęcia psów? Zdjęcia psów. Ale jest poczekalnia. Cztery stołki. Siedzisz, czekasz. My się tylko tak chamsko tu... Nie ma czegoś takiego, że jest stolik, sobie siadasz przy stoliku. To też jest fajne. Tak. Bo masz tu wejść i wyjść. Kupić i wyjść. No weź ktoś następny. No. A nie tu usiąść i robić posiadówę dwugodzinną na wagarach. Albo blokadę jak my dzisiaj. Tak, dokładnie. Ale może to jest związane z tym, że nie ma WC. Nie, wszystko masz zawsze teorię. Ale może tak być, że to jakieś przepisy sanepidowskie są takie. Że nie ma stolika, jak nie ma WC. Może jest. Nie ma. Bo faktycznie. Może faktycznie coś sobie jest. Tak, że nie ma nuda, że nie możesz siedzieć, bo masz. Mamy tutaj to. Taki trochę większa wersja mi się zrobiła. Jeszcze raz. Ty chciałeś switch? Tak. Do którego? Do kartofli. Do potato doga. A do flame'a? Coś, żeby złagodzić. Złagodzić. To serowy i bekonowy będzie dobry. No to albo barbecue cola, albo pink sauce. Pink sauce jest taki słodko łagodny. I ładnie wygląda. I oczywiście serwetki polecam, bo można się ubrudzić. I życzę wam smacznego. Jak to mówisz, to jest. Nie będzie za ostro. Jak to jest? Jest parówka. Nie wiem, czy to nie jest ostre nawet. Kurde, myślałem, że to będzie takie jak ten burger. Ja wziąłem to sweet chili, to takie słodkie, ale słuchajcie, mam parówkę w środku, nie? A ja się czuję, jakbym jadł frytki ze sweet chili sosem. Nie wiem, czy jak była jakieś taka, nie wiem, przyglądaliście taki polski stary film Miś, podobny z twarzy zupełnie do nikogo. I tak samo jest z tym hot dogiem. Jego nie można porównać do niczego innego, nie? No. To ciasto. Połączenie parówki z frytkami oblane sosem chili jest dosyć niespotykane jak dla mnie i dziwne. Dla mnie też. Sama, w ogóle dziwny jest smak tej parówki z tym ciastem, nie? Taki jest. Pasuje ci to? Tak szczerze.
Nie. Ja nie wolę, żeby nikogo nie obrazić. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć. Tak, ale? Ale na co dzień bym tego nie jadł. Znaczy wolę jednak parówkę w bułce. Tak jak masz na przykład na stacjach paliw, nie? Że jest, tak, buła. Że jest ta bułka taka, ta francuska przypieszona i tak dalej. To... Słuchaj, to jest kaloryczne, bym się człowiek by najadł, tak? No tym się najesz, faktycznie, ale... dla mnie hot dog to jest, sorry, no bułka, parówka, no. Mówi, ja nie mówimy, że jest niedobre. Każdy, tak jak wspomnieliśmy, jeden z pierwszych odcinków, jak zaczęliśmy kręcić jedzenie, to mówiliśmy, że... Nie będziemy to nic nie negowali, niedobre. Tylko że no, ja na przykład na co dzień tego nie jadł. To nie jest niedobre, to jest coś innego. Coś innego, co po mi prostu, tak, generalnie nie podchodzi. No mi też tak średnio bym powiedział. Są na pewno ludzie, którzy będą to lubić, będą się tym zajadać. Ale słuchaj, moim zdaniem warto jest tu przyjść i to spróbować. Po prostu spróbować. Wiesz, bo to jest taka rzecz, której nie jesz moim zdaniem na co dzień, nie przychodzisz na to, nie wracasz. I druga kwestia, też nie chcę tu hejtować, obrażać czy coś, bo trochę drogie. Wydaje, że... Cena, no, ciężko jest się, powiem ci, tak wypowiedzieć. W ogóle super miejsce, fajnie, że kurczę. Bardzo fajny pomysł. Fajny pomysł też, bo coś innego, więc warto przyjść. Zapraszamy was serdecznie. Ulicę tutaj podamy w opisie. Ale bardzo fajnie prowadzą sympatyczni ludzie. Ta, ekstra. Przyjdźcie, spróbujcie sami. Aczkolwiek ja jestem tradycjonalistą, no i ja bym wolał bułę. Ja też bym wolał. Mi to często tak średnio. Ja zwykłym mięsem kupiłbym taką samą, więc na pewno. Mi to po prostu nie pasuje tej parówki. Tak. Ciasto. To ciasto również jest bardzo dobre. Ale nie wiem, czy mi tam jakieś mięso w ogóle umieje. Dla mnie to jest takie bardziej na słodko. To nie jest niedobre, tylko to jest dla mnie dziwne połączenie. Bardzo dziwne. Dziwne połączenie. To tak, jakbym teraz miał ciasto drożdżowe z pomidorem zjeść. Tak. Oh. Może ciężko powiedzieć dziwne, może bardziej nietypowe, nie? Nietypowe, no. Ale mówię, jeszcze raz zostanę się... Przyjdźcie sami, spróbujcie sobie i piszcie w komentarzach, jak ktoś był. Czy mu zasmakowało, czy nie? Jakie są wasze odczucia na temat? Ale słuchajcie, no, tradycja naszego kanału hot-dogów musi stać się zadość. No oceniamy. Smak. Widzisz, i teraz jest mi ciężko smak ocenić, bo to jest dziwne połączenie, no. Sklasyfikujmy to po prostu jako hot dog. Licz to jako hot dog. Jak ci to smakuje? Znaczy jako hot dog to mi smakuje to tak na 4-5. No, zostajemy przy tym 5. Jako hot dog. Jako hot dog, tak. Ale jak, bo gdybym na przykład był fanem takiego ciasta... Ale słuchajcie, ale w kategorii wynalazek dałbym 7 ze względu na pomysł. Ja bym nawet dał więcej. Ale oceniamy w kontekście hot doga, czyli tutaj dajmy 5, jeżeli chodzi o wielkość. Bardzo duże. Duże i kaloryczne. No nie możemy tutaj obniżać ze względu na smak, więc duże i kaloryczne. 7. Spokojnie, duże i kaloryczne. Jeżeli chodzi o cenę, moim zdaniem, nieadekwatno, nie? Chociaż to jest wynalazek, to też ciekawe. Wynalazek to raz, to oceniasz, dwa, nie? Sposób przygotowania, trzy, chłopak prowadzi to rodzinny biznes, tak. Cztery na pewno płacą dużo, bo to jest w centrum Łodzi przy Piotrkowskim. Daliśmy 5 dych plus w tym były napoje. Siódemkę możemy dać, co? Siódemkę możemy dać. Żeby nie skrzywdzić. Nota ogólna 6. No takie 6,5 jak dla nas. No. To... Jak dla nas. Słuchajcie, my też mamy specyficzne gusta. Pamiętajcie, że byliśmy strąg, nami wpieprzyliśmy dużo mięcha i tak dalej. Więc no mówię, dla nas to jest dziwne połączenie. No. Aczkolwiek nie mówimy, że jest niedobre. Jeszcze raz serdecznie was zapraszamy, tutaj podajemy. Zapraszam was, wy ocencie sami. Tak, podajemy wam tutaj w opisie adresik. Wpadajcie. Wpadajcie. Widzimy się na kolejnych testach. Tak jest. Jedzeniowych. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pozdro.